Klub kajakowy Jezioro Tarnobrzeg w tym roku obchodzi 10. urodziny. Jubileusz ten stał się inspiracją do zorganizowania wystawy ukazującej chlubne tradycje, jak i teraźniejszość ważnego ośrodka na mapie Polskiego Związku Kajakowego. Ekspozycja zatytułowana Z dziejów tarnobrzeskiego kajakarstwa wyczynowego 1965-2023 prezentowana jest w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu i przedstawia historię tarnobrzeskich klubów na przestrzeni blisko 6 dekad, a także ludzi, którzy ją tworzyli. Początki wyczynowego kajakarstwa to jest rok 1965. Bez wątpienia trenera, nieżyjącego już trenera Jacka Własnowolskiego, można nazwać tarnobrzeskim ojcem tarnobrzeskich kajaków. Młody siatkarz klubu sportowego Siarka, który był wielkim miłośnikiem sportów wodnych, był ratownikiem wodnym, był żeglarzem. W 65 roku doszedł do wniosku, że zrobił uprawnienia trenerskie. Ukończył kurs na Akademii Wychowania Fizycznego i od tego czasu zaczął bardzo intensywnie pracować na tym, żeby zbudować najpierw sekcję w klubie sportowym Siarka, z którą doprowadził do ogromnych sukcesów, nie tylko na forum mistrzostw okręgu dawnego województwa rzeszowskiego, ale również w mistrzostwach Polski. Był też jednym z trenerów, koordynatorów kadry narodowej. Doprowadził naszą dwójkę Kanadyjkarzy do tytułu mistrzów Polski w latach 70. To było wydarzenie ogromne, bez precedensu. Krzysztofa Hrabąszcza do mistrzostwa Polski. Trener przekonał władze kombinatu siarkowego do zakupu potrzebnego sprzętu i budowy nowoczesnej bazy wraz z przystanią nad Wisłą. W hangarach popularnej fregaty kolejne pokolenia miłośników wioseł reprezentowały barwy Ludowego Klubu Sportowego Zorza, a następnie Tarnobrzeskiego Klubu Sportowego Wodnik. Ten klub funkcjonował do początku lat 90. Wówczas nie udało się znaleźć funduszy, pozyskać i sezon 1990 to był ostatni sezon dla wyczynowych kajaków w Tarnobrzegu. I w 2013 roku udało się namówić grupę zapaleńców. Tak naprawdę to są byli zawodnicy i Siarki Tarnobrzeg, i Zorzy Tarnobrzeg, i Wodnika Tarnobrzeg, którzy postanowili założyć, było nas trzech, nikt nie miał nic, a razem coś możemy zbudować. I to się rzeczywiście udało. Z tą tylko różnicą, że oczywiście kiedyś takim mitycznym miejscem, które przyciągało miłośników sportu wodnego, to była ta popularna fregata. W 90 roku w wyniku zmian ustrojowych ten obiekt przestał pełnić rolę sportową, służył innym celom komercyjnym. Natomiast my znaleźliśmy miejsce nad brzegiem jeziora naszego tarnobrzeskiego cudu ekologii i od 10 lat sukcesami nasze dzieci w różnych kategoriach wiekowych rywalizują ze swoimi rówieśnikami. Wystawa prezentuje medale, dyplomy przywiezione z zawodów, puchary, pamiątki ze startów, liczne zdjęcia, wycinki z gazet. To, co udało się odszukać w domowych archiwach ludzi związanych z tarnobrzeskim kajakarstwem. Mamy oczywiście świadomość tego, że nie udało się przedstawić wszystkich trenerów, wszystkich prezesów, ale my z drugiej strony wierzymy głęboko, że ta wystawa spowoduje, że w Tarnobrzegu niezwykle dla mnie bliskiej piłce nożnej, nie tylko będzie się mówiło o piłce nożnej, o dyscyplinach zespołowych, które mają ogromne tradycje jak siatkówka, jak koszykówka, ale również spojrzymy z wielką chlubą i atencją na dyscypliny indywidualne. Mamy nadzieję również, że do naszej sekcji przyciągnie to wielu młodych, chętnych adeptów trenowania na co dzień tej niezwykle szlachetnej, ale miarodajnej dyscypliny sportu. Oficjalne otwarcie wystawy było okazją do wspólnego świętowania 10. urodzin klubu. Nie zabrakło odznaczeń, gratulacji i tortu. Dzieje tarnobrzeskiego kajakarstwa wyczynowego prezentowane w formie ekspozycji w sali odczytowej Miejskiej Biblioteki Publicznej można poznawać i oglądać do 30 października, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 17.